PKP Intercity jest bardzo dobrą matką, dlatego jako spółka matka udzieliła spółce córce Remtrak pożyczki na dobrych warunkach w wysokości 40 milionów złotych dla Remtraku na inwestycje. Ta suma w części przypadnie tutaj do Opola, trafi tutaj do Opola. Zbudujemy tutaj lakiernię, śrutownię, przebudujemy bocznice, zadbamy o to, żeby moce produkcyjne tego zakładu się zwiększyły, ale także poprawił się komfort pracy pracowników. To jest takie zadanie jako spółka matka, która obliguje zarząd Remtraku do tego, żeby te środki dobrze zainwestować i sprawić, by ta praca była łatwiejsza, szybsza i żeby można było wykonać o wiele więcej zamówień dla PKP Intercity. My w tej chwili w Opolu realizujemy głównie naprawy P5 wagonów osobowych. Jak wykonujemy, widać za plecami. Jest to zabieg remontowy na najwyższym, piątym poziomie wraz z modernizacją. W tej chwili po przejściu tych wszystkich chorób wieku dziecięcego trwa produkcja seryjna. Mało tego, przygotowujemy się do następnych kontraktów tego typu, ale również zamierzamy rozbudować kompetencje zakładu w Opolu o inne rodzaje działalności. My chcemy w Opolu zainwestować i rozpocząć część zabiegów remontowych związanych z naprawami lokomotyw. Takie remonty się odbywają i będą się odbywały. No do tego potrzebne są środki na inwestycje, które zapewnia nam spółka matka, czyli PKP Intercity, rozumiejąc i potrzeby z tym związane. My również poszerzamy cały czas liczebność i kompetencje załogi. Proces rekrutacyjny cały czas jest otwarty. Zatrudnienie systematycznie rośnie o tyle, o ile jesteśmy w stanie ściągnąć z rynku pracy.